Nasz drogi Ojcze, chcemy Ci bardzo, bardzo mocno podziękować za to, że dałeś nam ten czas dzisiaj. I wierzę, że Twoja łaska również dosięgnie dzisiaj tego czasu zwiastowania Słowa. Ja bardzo chcę dzisiaj polegać na Twojej łasce. Chcę zaufać Twojej łasce, że to, co dzisiaj będziemy wspólnie razem rozważać, nad czym się pochylimy, stanowić będzie dobry pokarm dla nas, wzmocni nasze prawe przekonania, utwierdzi nas w wierze, zabezpieczy nas w tym trudnym czasie, będzie stanowiło pokarm na dalsze dni. Ojcze, oddajemy w Twoje ręce ten czas i prosimy Cię o Ducha Świętego nad naszym umysłem, nad naszym sercem. Niech zmiękcza nasze serca i wprowadza słowa Jezusa Chrystusa do naszych wnętrz. Niech daje nam poznanie, mądrość, pokorne serca. Panie, oddajemy ten czas Tobie w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Kochani, bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj usłużyć Bożym Słowem. Na tym miejscu w czwartek wieczorem będę chciał troszkę odstąpić na chwilkę od Ewangelii Jana. Byłaby to wówczas już dziewiąta część Ewangelii Jana. Jeśli dobrze pamiętacie, rozważaliśmy wspólnie razem, wydawałoby się bardzo zwykłą rozmowę Pana Jezusa z Nikodemem, aczkolwiek żadna rozmowa z Panem Jezusem nie jest po prostu zwykła. I w tym przypadku również tak było. Pamiętacie, że zwróciłem naszą uwagę na to, iż tajemnica, która przez 1500 lat nie była wyjaśniona, nie była jakoś szczegółowo, głęboko wyjaśniona Izraelitom, a tą tajemnicą jest właśnie to wywyższenie węża na pustyni, właśnie w tej rozmowie zostało w taki zwykły sposób, wydawałoby się, wyjaśnione. Bardzo precyzyjnie, odniesione do pewnego wydarzenia, którym było oczywiście wywyższenie Pana Jezusa Chrystusa, czyli Jego męczeńska śmierć na krzyżu Golgoty. Niemniej jednak, kochani, będę chciał na chwilkę pozostawić Ewangelię Jana i zwrócić się do tematu, nad którym rozmyślałem ostatnio i spróbowałem sobie po prostu skompletować wiedzę i to, co jest zapisane w Bożym Słowie na temat pewnego znaku czasów ostatnich, ostatecznych, który wydaje mi się, że jest bardzo często omijany, a przeze mnie był omijany na pewno. Okazuje się, że bardzo często rozmyślamy i rozważamy pewne znamiona czasów ostatecznych, czasów ostatnich, sugerując się i posiłkując się tym, co dzieje się na obliczu Ziemi, przypisując pewne katastroficzne rzeczy właśnie tym czasom ostatecznym, pewne militarne zdarzenia i inne przeróżniste rzeczy rozważamy i roztrząsamy, badając, czy to są czasy, w których właściwie my już żyjemy, ale wydaje mi się, że coś bardzo szczególnego gdzieś tam umyka, przynajmniej umykało mi sprzed mojego wzroku i rozważań i rozmyślań. Więc pozwolę sobie dzisiaj tak podsumować te moje rozważania i przedstawić wam to dzisiaj w formie takiego nauczania na konkretny temat. I tym tematem jest tak zwane wielkie odstępstwo. Taki to jest temat, wielkie odstępstwo. Musimy być świadomi, bracia i siostry, że kiedy mówimy o czasach ostatecznych, wcale nie mamy na myśli jakiegoś chwalebnego okresu w historii ludzkości. Dużo się dzieje w czasach ostatecznych i wiemy to z lektury Bożego Słowa. Natomiast to, na co ja zwróciłem w ostatnim czasie uwagę, to przede wszystkim to, iż jakość życia ludzi oraz system wartości ludzi, którzy będą żyć u kresu wieków, pozostawiać będzie wiele, wiele do życzenia. A okazuje się, że biblijny model chrześcijanina przeżywać będzie swego rodzaju kryzys. I będziemy chcieli przejść przez odpowiednie wersety czy odpowiednie fragmenty, aby jakby to rozpoznać czy wspólnie razem rozważyć.
Więc zechciejmy dzisiaj zwrócić nasze myśli do Bożego Słowa, aby odpowiedzieć sobie na pytanie, co Biblia ma na myśli, kiedy mówi o tak zwanym odstępstwie u kresu wieków. Moim zadaniem dzisiaj nie jest w żaden sposób obciążyć nasze serca i myślę, że do tego nie dojdziemy, czy nie doświadczymy tego, ale raczej na tych biblijnych prawdach, bo przecież one są zawarte w Bożym Słowie i w pewnym celu one zostały tam zawarte, utwierdzić się jeszcze bardziej we właściwym przekonaniu, wypracować sobie właściwe rozmyślanie na temat tego, o czym będziemy dzisiaj mówić, czy właściwy pogląd. To jest moim staraniem dzisiaj i to spróbuję, do tego będę chciał dążyć. Apostazja, czyli porzucenie prawowiernej nauki biblijnej lub po prostu wiary, jeżeli oczywiście mówimy o naszej wierze, wierze chrześcijańskiej, nie jest zjawiskiem zupełnie nowym, jeżeli mówimy o, jakby osadzamy to w kontekście czasów ostatecznych. To nie jest nic nowego, porzucanie wiary czy odstępowanie od wiary. Okazuje się, że towarzyszy ludziom od w zasadzie początku istnienia, bo przecież o porzuceniu swego rodzaju bożych standardów czytamy już na samym początku, gdy najpierw Ewa, a później za nią Adam porzucają pierwowzór, Boże przykazanie, Boży nakaz, odwracają się od Słowa Bożego, jednocześnie nie wierząc temu, co Bóg powiedział, poddając pod wątpliwość to, co Bóg powiedział. Po raz pierwszy w historii, i to już w czasie, kiedy pierwsi ludzie żyli na ziemi, człowiek daje posłuch zwodniczym teoriom czy zwodniczej ideologii, zwodniczemu głosowi. I tutaj jest właściwie już po raz pierwszy dochodzi do swego rodzaju odstępstwa od Bożego przykazania, od Bożego Słowa. Kiedy człowiek daje posłuch przeciwnikowi i w konsekwencji wierzy przeciwnikowi i idzie za tym głosem. Sromotne upadki w odstępstwo i zaraz za tym chwalebne powroty do wiary to życiorys ludzkości przez wszystkie wieki. Tak się działo. Ludzie odstępowali. Czytamy później o wielkich powrotach. Weźmy to chociażby pod uwagę, iż naród izraelski jest tego dobrym przykładem. Począwszy od narodu izraelskiego, poprzez króla Saula, Salomona, królów judzkich, izraelskich. Już biegnąc dalej do Nowego Testamentu, czytamy o Demasie. W konsekwencji czytamy historię Ananiasza i Safiry. To są wszystko przykłady ludzi, którzy objawiają tę słabość ludzkiego serca, która polega na tym, iż jest ono podatne albo jest ono, bywa ono niewierne, po prostu niewierne, niewytrwałe, niewierne. Pan jeden tylko wie, jak wielu ludzi na obliczu ziemi przez wszystkie istnienia porzucali wiarę w żywego Boga. To są tylko przykłady, które podałem tutaj, to są tylko wycinki dziejów ludzkości, ale okazuje się, że kiedy czytelnik Bożego Słowa zapoznaje się głównie z tematyką czasów ostatecznych, to okazuje się, że Biblia raz po raz przywołuje jednak swego rodzaju spektakularne odstępstwo i osadza je właśnie w czasach ostatecznych. Tak jak wspomniałem, to ciekawe, że udawało mi się omijać ten temat i zajmować się innymi znakami czasów ostatecznych, a przez długi czas nie zwracałem uwagi na to, co tak wyraźnie wybrzmiewa przecież z Bożego Słowa, iż będzie miało miejsce odstępstwo od prawdy, od wiary. Zwróćmy już teraz razem wspólnie nasze myśli do Bożego Słowa. Pierwszy fragment, który chciałbym tutaj podnieść, czy do którego wspólnie nas zaprosić, to pierwszy list apostoła Pawła do Tymoteusza i to jest 4 rozdział od 1 do 2. I teraz, kochani, aby tym bardziej, aby jakby
nie pozostawić w nas wrażenia, że wyciągamy coś z kontekstu i że zajmujemy się sprawami małostkowymi, niewartymi uwagi, to chciałbym, abyśmy zwrócili uwagę już na pierwsze słowa tego fragmentu. Czytamy, że Duch wyraźnie mówi, że w czasach ostatecznych niektórzy odstąpią od wiary. Niektórzy odstąpią od wiary. Na czym polega to odstąpienie od wiary? Na tym, że uchwycą się zwodniczych duchów i demonicznych nauk. Niektóre tłumaczenia podają doktryny demoniczne albo szatańskie nauki. Różne są tutaj jakby opinie tłumaczy Biblii. Niemniej jednak chciałbym, abyśmy przez cały czas tego wspólnego rozważania mieli to na uwadze, że nie jest to nadużycie, aby mówić o tym temacie, że nie jest to, nie wiem, jakaś przesada podnosić ten temat. Uważam, że jeżeli Duch Święty wyraźnie w tamtych czasach mówił, że w czasach ostatecznych będzie się coś bardzo nieprzyjemnego z Kościołem działo, to znaczy, że naszą odpowiedzialnością jest wsłuchać się, czy czasem Duch Święty dzisiaj nas też nie przekonuje, nie objawia pewnych rzeczy i czy dzisiaj nie wykonuje tej samej pracy, jak przez wieki, zapowiadając, objawiając i utrzymując Kościół we właściwym zrozumieniu i poznaniu prawdy, jednocześnie objawiając pewne fałszywe, niecne zamysły diabelskie, które próbują się wkraść do serc ludzkich, do serc wierzących ludzi. A więc mamy oto pierwszy fragment. Czytamy, Duch wyraźnie mówi, Duch wyraźnie mówi. Bracia i siostry, zwróćmy uwagę na to, iż apostoł Paweł używa tutaj słowa, które wyraża pewność. On nie ma wątpliwości. To nie jest tak, bracia i siostry, że apostoł Paweł pisze list i mówi do Tymoteusza, słuchaj Tymoteuszu, mam takie dziwne przekonanie. Coś mi się wydaje, że coś może się dziać. On mówi wyraźnie, Duch Święty mówi. Wyraźnie Duch Święty mówi. Innymi słowy, on i być może wielu innych bardzo wrażliwych na głos Ducha Świętego ówczesnych ludzi odbierało poselstwo czy sygnały ze strony Bożego Ducha, aby zabezpieczyć Kościół, aby ochronić Kościół przed napływem hordy diabelskiej, demonicznej, która uwielbia zniekształcać prawdę, wykrzywiać Boże poselstwo, Boże prawdy i w ten sposób zamykać drogę do zbawienia ludziom. A więc apostoł Paweł przestrzega Tymoteusza, człowieka młodego pokolenia, reprezentującego następne pokolenie przywódców, mówi apostoł Paweł, słuchaj Tymoteuszu, Duch wyraźnie mówi, w czasach ostatecznych niektórzy odstąpią od wiary. Widzę tutaj Ducha Świętego aktywnie zaangażowanego w troskę o stan Kościoła, aktywnie zaangażowanego w bezpieczeństwo Kościoła. Dlatego swego czasu, pamiętam, bodajże rok temu mówiłem, iż najbezpieczniejszym miejscem jest to miejsce, gdzie Duch Święty jest, gdzie On ma swoje pole działania. Dlaczego? Dlatego, że On zabezpiecza Kościół, daje właściwe poznanie, daje rozeznawanie i można by było tu mówić i mówić. Więc tam, gdzie jest Duch Pański, tam można się spodziewać tego, że jest bezpiecznie. On będzie utrzymywał w bezpieczeństwie ten Kościół, jeżeli tylko lud Boży będzie otwarty na Jego głos, który zresztą wyraźnie wybrzmiewa. Pan Jezus w objawieniu mówi, kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do zborów. Więc apostoł Paweł mówi, w tamtym czasie wsłuchiwał się w głos Ducha i mówi, Duch wyraźnie zapowiada pewne rzeczy.
I naszym staraniem jest odkryć te sprawy i dzisiaj zastanowić się, o czym Duch Święty tak naprawdę mówił w czasach apostoła Pawła, na czym polega to odstępstwo i abyśmy się zastanowili, jak wobec tego przyjąć dzisiaj ten głos Bożego Ducha, w jaki sposób to zrozumieć i jaką postawę przyjąć, abyśmy w tych czasach mogli być mocni, silni i mogli odpierać ataki przeciwnika. A więc apostoł Paweł mówi, Duch Święty przekonuje ich o tym, że coś nastanie. Kochani, i muszę tutaj pewną myśl podać, która może być szokująca dla ludzi, którzy przyzwyczaili się do swego rodzaju kłamliwego stwierdzenia, fałszywego, niezgodnego z prawdą stwierdzenia, że Duch Święty mówi zawsze to, co dobre dla ucha. No, wydaje mi się, że nie. Bo czy dobre dla ucha jest to, kiedy Duch Boży przekonuje człowieka o jego grzechu? No, z pewnością nie. Człowiek tego nie chce słuchać. Ale cóż, jeśli to jest pierwszorzędna praca Ducha Bożego, aby przekonywać człowieka o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Więc Boży Duch będzie wielokrotnie mówił rzeczy niepopularne, jeśli można to tak nazwać. Nie do końca przyjazne dla każdego jednego człowieka, ale będą to zawsze słowa prawdy. Zawsze słowa prawdy. Będą to słowa, które ujawniają pewne tajemnice, jak czytamy, kiedy apostoł Paweł porządkuje sprawy działalności Bożego Ducha w Kościele, mówi, że skrytości serca wychodzą na jaw. No, można się tylko domyślać, na czym mogą polegać skrytości serca i nie zawsze to są przyjemne rzeczy, bo niektórzy chowają w skrytości swojego serca bardzo niegodziwe sprawy. I taki człowiek przychodzi do społeczności i okazuje się, że Duch Boży tak działa, że to wychodzi na jaw i ten człowiek upatrzy na twarz, musi oddać Bogu chwałę i powiedzieć, Bóg prawdziwie jest pośród was. Więc ja stoję na takim stanowisku, iż Boży Duch mówi prawdę. I jeśli mówi prawdę, to znaczy, że czasem to będzie niemiłe dla ucha, dla ludzkiego, cielesnego ucha. No i w tym przypadku, no któż by chciał słyszeć o tym, że ma dojść do swego rodzaju odstępstwa od wiary. To też nie jest do końca miłe i z pewnością nie jest to zgodne z wizjami i z ogłaszaniem niektórych ludzi, którzy dążą do jakichś wielkich przeżyć, wielkich, nie wiadomo, globalnych przeżyć, okazuje się, że raczej jest zupełnie odwrotnie. Przynajmniej tak Duch Święty myśli i tak ogłasza. Więc to może być szokujące, ponieważ wielu ludzi może, albo niektórzy mogą oczekiwać, iż Duch Boży zawsze będzie mówić przyjemne sprawy, przyjemne rzeczy. Czytamy również w tym fragmencie o tym, że apostoł Paweł odnosi to wydarzenie, odstępowanie od wiary do czasów ostatecznych. I znowu, bardzo różna jest interpretacja samego słowa czasy ostateczne. Ja spotkałem się też z osobami, które utrzymywały i miały rację absolutnie, iż apostoł Jan mówi, to ostatnia godzina już, a więc apostoł Jan mówi sam, czasy, w których my żyjemy, a więc czasy, w których apostoł Jan żył, była to już ostatnia godzina. I nie pomyli się ktoś, jeśli powie, tak, czasy ostateczne rozpoczęły się od czasów apostolskich, od momentu, kiedy Pan Jezus został zabrany do nieba. Czasy ostateczne nie trwają od tamtego momentu. Owszem, jak najbardziej. Ale zauważmy i spróbuję to zobrazować, jakoś tak rysując przed wami pewną linię czasu. Nawet jeśli czasy ostateczne zaczęły się w momencie, kiedy Pan Jezus został zabrany i trwają one przez jakiś czas, do jakiegoś biegną końca, to ten czas ostateczny ma swój czas ostateczny, czyż nie? Ma swój czas końcowy, jakiś wycinek i okres końcowych dni, miesięcy, lat. A więc bez względu na to, iż możliwe jest, że
Czy nie popełniamy błędu, nazywając czasy ostateczne te czasy, czasami ostatecznymi te czasy od apostolskich czasów aż do dzisiaj i do momentu przyjścia Pana Jezusa? Niewątpliwie należy zwrócić uwagę, że Biblia zaznacza, czy wypowiada się na temat już końcowego momentu również historii ludzkości. I zauważcie, apostoł Paweł mówi, jakby kiedy przywołuje tu czasy ostateczne, mówi o czymś, co jest przed nim. Mówi o przyszłości. Nie mówi, tu jest ten moment. Mówi o przyszłości, o swego rodzaju czasie, który jest przed nim. Tak samo czyni apostoł Piotr, kiedy mówi o szydercach, którzy mają wystąpić. Mówiąc, że w czasach ostatecznych wystąpią szydercy, którzy będą podważać przyjście Pana, Jego powrót i tak dalej. Znamy ten fragment. I znowu apostoł Piotr wtedy czyni jakby aluzję do przyszłego czasu. Nie mówi o swoich czasach, ale o przyszłych czasach. Więc należy się zgodzić z tym, że są teksty, które wyraźnie wskazują na moment, czy na tą specyfikę czasów ostatnich w historii ludzkości. Wydaje mi się, że pomimo tego, iż historia wyraźnie wskazuje na to, że czasy wielkiego odstępstwa przyszły, przecież przelały się przez historię Kościoła w pierwszych wieków, aż po reformację i w zasadzie dzieje się to i dzisiaj, przez wszystkie wieki znajdują się ludzie, którzy odstępują od wiary, czasem całymi kościołami, ufając jakimś zwodniczym naukom. Niemniej jednak wydaje mi się, mam takie przekonanie, że kiedy Biblia mówi o odstępstwie i zaraz dojdziemy do innego fragmentu, mówi o czasach, które mają jakby współgrać też i z czasami antychrysta. Więc do tego zaraz dojdziemy. A więc pozwólcie, że postawię tu pewną tezę, jest to moje przekonanie, iż apostoł Paweł mówi o przyszłości. Mówi o dalszych czasach, być może o naszych czasach, w których to niektórzy odstąpią od wiary. I to odstąpią od wiary chciałbym tutaj wyjaśnić, bo nie chciałbym, abyśmy nabrali wrażenia, czy zbudowali takie przekonanie, iż to odstąpią od wiary oznacza, że niektórzy staną się ateistami. Jakby nie wierząc w nic, nie wierząc w Boga, nie przyjmując wiary, odrzucając całkowicie istnienie Pana Boga, Jezusa Chrystusa, Ducha Bożego, odcinając się zupełnie od Bożego Słowa i wiary. Wydaje mi się, że nie, że apostoł Paweł o czymś innym mówi. Nie mówi o tym, że tam, gdzie była kiedyś wiara, będzie teraz już nic, a więc pustka. Wydaje mi się, że apostoł Paweł mówi, iż odstąpią od wiary w sensie od zdrowej nauki, od prawowiernej wiary, od prawdy. Dlaczego? Dlatego, że sam to wyjaśnia, mówiąc, uchwycą się zwodniczych duchów i demonicznych nauk. A więc dadzą posłuch innej nauce. Prawda zamieni się w fałsz. Pozwolą na to, aby kłamstwo zamieszkało w ich sercach. A więc kiedy apostoł Paweł mówi o odstępstwie, myślę, że miał to na myśli, na uwadze. A więc jakby porzucenie prawowiernej nauki, wiary, zdrowej nauki i zawrócenie, czy zwrócenie się do fałszu, do demonicznych nauk. Ktoś kiedyś powiedział, że największe pole działania duchów zwodniczych i demonów ma miejsce właśnie tam, gdzie jest praktykowana wiara, religia, kościoły, obiekty sakralne, że tam działają jakby moce ciemności i powiem wam, muszę powiedzieć, że bardzo mi pasuje to do ich takiego, tej natury krwiożerczej, natury, która chce za wszelką cenę zniekształcić, zabrudzić, zniszczyć, odprowadzić od prawdy, a kościoły są dla nich z pewnością łakomym kąskiem. Aby tak zadziałać, aby kazalnicę zabrudzić jakąś inną opinią, innymi ideami, innymi poglądami, niezgodnymi z Bożym Słowem, bo wiedzą, że w ten sposób mają wpływ na wielu ludzi, bardzo wielu ludzi. Ktoś kiedyś tak powiedział, że to nie do końca jest tak, że za wszystkimi
Za wszystkimi jakimiś naszymi upadkami, grzechami, potknięciami stoją siły ciemności. Najczęściej to jest nasza stara natura i pożądliwość naszych serc, która sobie sama radzi. Natomiast one, demony, duchy, zajmują się nauką, doktrynami, aby je powykrzywiać, zniekształcić i wpływać na ludzi, aby, jak powiada w innym miejscu Boże Słowo, aby zwieść i wybranych, czyli wierzących, jak najbardziej skutecznie odwrócić od drogi prawdy. W czasach ostatecznych okazuje się najwyraźniej, że te istoty, ciemne istoty, demoniczne, siły ciemności będą bardziej aktywne niż kiedykolwiek, aby wykrzywić prawdę i jednocześnie pozostawać pod jakby zasłoną, kamuflażem. I w ten sposób dochodzi do czasem pomylenia się w ocenie, czy to jest z Boga, czy nie z Boga, czy to jest Boże, czy nie Boże. I w tym, na tej płaszczyźnie wiele jest później nieporozumień, bo czasem się okazuje, że pewne działania, pewne rzeczy nie mają nic z Bogiem wspólnego, a za tym stoją pewne siły ciemności, które próbują powykrzywiać jak najbardziej tylko mogą prawdę, tak aby człowiek Boży odwrócił się od prawdy Bożego Słowa. Więc, kochani, problem w tym, że kiedy Duch Boży zaczyna korygować, konfrontować, prostować i w jakiś sposób rzucać światło na wiele różnych praktyk i wiele różnych tych wypaczeń i wykrzywień, które tutaj ci nasi przeciwnicy próbują czynić, problem w tym, że my często nie chcemy Bożego Ducha w tym posłuchać, a więc my ludzie nie chcemy Bożego Ducha posłuchać i usłuchać tego głosu, a kiedy mówię o tym, że nie chcemy słuchać albo ludzie nie chcą słuchać, bardziej jakby podpisując czy nazywając ten głos, trzeźwy głos Bożego Ducha, który próbuje zatroszczyć się o Kościół i sprowadzić go na właściwy tor, często nazywając to krytyką albo jakimś brakiem wyrazu miłości albo jeszcze w jakiś inny sposób. Okazuje się, że kiedy mówimy, że ludzie nie chcą słuchać, tym bardziej zgadza się to z Bożym Słowem. Bo przecież w drugim liście apostoła Pawła do Tymoteusza, kochani, co czytamy, kiedy apostoł Paweł znowu czyni aluzję do czasów ostatecznych. 2 Tymoteusza 4:3. Znany nam fragment, który z pewnością nad którym nieraz zatrzymaliśmy się, aby przez chwilkę zastanowić się, co tu jest napisane. Czytamy, gdyż przyjdzie czas, że przestaną tolerować zdrową naukę. A więc nie będą chcieli słuchać. Pomimo tego, że Boży Duch będzie, bo On zawsze mówi prawdę, będzie mówił, będzie to zdrowa nauka, oni nie będą chcieli słuchać. Ludzie nie będą chcieli słuchać. Gdyż przyjdzie czas, że przestaną tolerować zdrową naukę, a skłonni do słuchania tego, co odpowiada ich upodobaniom. Otoczą się nauczycielami przyklaskującymi ich własnym rządzom. Czyniąc to, odwrócą się od słuchania prawdy i zwrócą ku baśniom. Ty jednak zachowaj trzeźwość we wszystkim, znoś niedole, wykonuj pracę ewangelisty, rzetelnie pełni swoją służbę. A więc apostoł Paweł znowu w innym miejscu, tym razem za pomocą innych słów, ale przestrzega Tymoteusza, mówiąc, że nadchodzi czas. Nie określa tego precyzyjnie kiedy, ale mówi, że przyjdzie taki czas, że pogardzą ludzie zdrową nauką. I znowu należy zadać sobie pytanie, gdzie będzie miało miejsce ta pogarda? Czy w świecie? Czy gdzieś tam w świeckiej rzeczywistości, w której pogarda wobec Bożego Słowa jest od wieków i na wieki będzie miała miejsce? Czy nie czasem wśród tych, którzy niegdyś zdrową naukę tolerowali? Karmili się nią, ale coś się stało, że nagle przestaną tolerować zdrową naukę. A więc mowa jest o Kościele, o miejscu, gdzie się spotyka lud Boży i spotykają się ludzie, którzy przychodzą do chrześcijańskiej, powiedzmy, społeczności czy do zgromadzenia chrześcijan.
I okazuje się, że apostoł Paweł mówi, będzie miało miejsce coś takiego, że odstąpią od słowa, nie będą tolerować zdrową naukę, a skłonni do słuchania tego, co odpowiada ich upodobaniom. Innymi słowy, apostoł Paweł mówi, iż ludzie u kresu wieków zaczną wymagać i oczekiwać, aby mówiono to, co jest przyjemne, miłe, co podnosi wartość człowieka, co zmienia zupełnie jakby już teraz Boże Słowo i przeakcentowuje, czy stawia akcent na człowieka. Zobaczcie, w tym fragmencie wyraźnie to widać, iż człowiek jest w centrum tego, co się dzieje. Człowiek staje się w centrum, bo to ci ludzie chcą słuchać o sobie, chcą słuchać miłe rzeczy, chcą poklasku, chcą słuchać tego, co odpowiada ich upodobaniom. Więc apostoł Paweł jakby czyni tu w inny sposób, czyni tutaj pewne wnioski, mówiąc o czasach ostatecznych, iż prawda, Boże Słowo będzie cierpieć kryzys swego rodzaju, czy będzie cierpieć z powodu tego, że ludzie przestaną tolerować prawdy. Będzie to zbyt trudne dla nich, ciężkie. Będzie to jakby bolesne słuchać prawdy. A więc będą to mówcy, którzy podnoszą wartość człowieka, jak już wspomniałem. Mówią o uczuciach, emocjach, tak aby zaspokoić pożądliwość człowieka. Być może to dlatego właśnie to kaznodziejstwo stanie się tak zwanym kaznodziejstwem bardziej motywującym, inspirującym, zamiast konfrontującym wobec Bożego Słowa. No tak tu apostoł Paweł stwierdza, że Boże Słowo, a więc prawda Bożego Słowa, cierpieć będzie gwałt, a więc ludzie nie będą jej tolerować, a w zamian tolerancji wobec Bożego Słowa będą zapraszać, można się tylko domyślać, na jakieś eventy, konferencje czy na jakieś inne wydarzenia wielkie, zapraszać tych, którzy będą dobrze mówić do ludzi, tak aby to smakowało, tak żeby było dobrze. Ja, kochani, nie omijam tego tematu, to jest trudny temat, naprawdę wyjątkowo trudny i bolesny, ale jest to zawarte w Bożym Słowie. Ja chciałem się nad tym skupić, aby jakby uporządkować sobie to przekonanie, wiedzę na to, co o tym, o czym Duch Święty wyraźnie mówił w tamtych czasach. Kochani, jest jeszcze jeden fragment, do którego chciałbym nas odnieść. To jest drugi list apostoła Pawła do Tesaloniczan z kolei, gdzie jest napisane, iż to jest drugi rozdział, drugi Tesaloniczan, drugi rozdział, 3 od trzeciego wiersza. I zobaczcie, co tutaj jest napisane z kolei. I znowu apostoł Paweł zapowiada coś na temat czasów ostatnich. Czytamy od trzeciego wiersza, niech nikt was w żaden sposób nie zwiedzie. Mowa jest oczywiście o powtórnym przyjściu Pana, o tym, że istniały pewne nieporozumienia w tym temacie, niezgoda w stosunku do właściwego zrozumienia. Byli ludzie, którzy jakby przyjmowali, że już nastał dzień Pana i tak dalej. Natomiast apostoł Paweł mówi, nie dajcie się wprowadzić w błąd. Niech was nikt w żaden sposób nie zwiedzie, bo zanim przyjdzie ten dzień, mówi apostoł Paweł wyraźnie, musi najpierw dojść do odstępstwa. Tak jest tam napisane wyraźnie. Jeśli macie otwartą Biblię przed sobą, jest tam wyraźnie napisane, musi najpierw dojść do odstępstwa. Ja jestem pewien, że apostoł Paweł robiłby co mógł i robił co mógł, aby pisać list za listem, porządkować sprawy, aby do tego nie doszło. Ale ja widzę w tym miejscu, że jest wyraźnie przekonany przez Ducha, który pokazywał mu pewne przyszłe wydarzenia i który zapowiadał, iż musi nadejść odstępstwo. Odstępstwo. A więc niech was nikt w żaden sposób nie zwiedzie, bo zanim przyjdzie ten dzień, musi najpierw dojść do odstępstwa. Ujawni się wówczas człowiek bezprawia, syn zagłady. Okazuje się, że tą swego rodzaju atmosferą przyjścia antychrysta, czy pojawienia się, czy wyjścia
w sposób jawny antychrysta, jest odstępstwo. Kościół będzie cierpieć, będzie gdzieś smagany, ludzie będą zwracać się do jakichś rzeczy pozabiblijnych, niewłaściwych z prawdą Bożego Słowa. I nie wiem, co jeszcze będzie się działo wokół tego tematu, niemniej jednak gdzieś w tych okolicach ma przyjść, czy ma się pojawić, ujawnić później i antychryst. A więc okazuje się, że po raz kolejny dowiadujemy się, czy kiedy mówimy o odstępstwie, należy to rozumieć w tej kategorii, iż to jest zwrot ku rzeczom nieprawdziwym, czy niezgodnym z prawdą. Nie jest to porzucenie bezwarunkowe, czy odrzucenie wiary jako takiej zupełnie i przyjęcie jakiegoś rodzaju ateizmu, niewiary w ogóle. Jest to zwrócenie się do innego przekonania, poglądów, sprzecznego z prawdą Bożego Słowa. I wobec tego apostoł Paweł, kiedy mówi o odstępstwie, o tym myśli. Dadzą posłuch fałszywym naukom, uwierzą zwodniczym duchom i tak dalej. Mówi właśnie o tej sferze działalności Kościoła, która ma cierpieć w tym czasie ostatnim. Kochani, ja o tym mówię, zaraz jeszcze będę oczywiście zmierzał w zasadzie do końca, aby ten temat zamknąć za chwilkę, ale mówię o tym dlatego. Po pierwsze, ponieważ mówi o tym Biblia. To jest podstawa. Jeżeli Biblia się na ten temat wypowiada, to jest to mój obowiązek wyjaśnić ten temat, wyłożyć i spróbować to rozważyć. Po drugie, mówię o tym dlatego i kompletuję sobie przekonanie na ten temat, ponieważ wyznaję wiarę, iż żyjemy w czasach, które albo do złudzenia przypominają czasy ostateczne, albo faktycznie w nich żyjemy. Więc tym bardziej jestem przekonany przez Boże Słowo, iż jeżeli coś o czasach ostatecznych jest napisane, to tym bardziej musimy o tym mówić, abyśmy się umacniali jako Kościół i przybierali tą właściwą postawę. Jeżeli mowa na ten temat, ja wyznaję taką wiarę, że jeżeli mówimy na ten temat, to powinno nas mobilizować do jeszcze większej czujności, do jeszcze większej trzeźwości i jeszcze większej obserwacji, czujności, jak powiedziałem, abyśmy byli bezpieczni. Są oczywiście ku temu odpowiednie narzędzia, czy aby nam pomóc i o tym powiem na samym końcu. Natomiast chciałbym jakby spróbować określić, tak już praktycznie, bo możemy mówić o odstępstwie i zaufaniu fałszywej nauce i tak dalej, ale cóż to może być? Jak to może wyglądać? I znowu to będą tylko moje opinie, obserwacje i pewnego rodzaju próba interpretacji, na czym może polegać odstępstwo i podania takich przykładów, które są tak niewinne, ale tak destrukcyjne w Kościele. Bo uważam, że to nie jest tak, że hordy demoniczne i duchy nieprzyjazne nam, walczące przeciwko nam zresztą, przyjdą z wypisanym na czole takim hasłem: uwaga, odstępca i chcecie zwieść. Z pewnością tak nie będzie. Będzie to swego rodzaju podstęp, próba kamuflażu i działania w taki sposób, aby wyprowadzić Kościół i jak najwięcej ludzi na drogę odstępstwa. Tak to rozumiem i tak to widzę, jak podaje to apostoł Paweł. Jakie to mogą być rzeczy? Albo co może powodować, czy w jaką stronę mogą próbować zmylić Kościół przeciwne siły, a więc demoniczne siły? No po pierwsze, może zniknąć z kościołów, może zniknąć z kaznodziejstwa konfrontująca mowa o grzechu i pokucie na przykład. Ponieważ to może być niewygodne. Za apostołem Pawłem zdrowej nauki nie zniosą. To jest zdrowa nauka, mówić o grzechu, mówić o pokucie, nawoływać ludzi do pokuty, zwiastować światu przebaczenie win i grzechów przez wiarę w Jezusa Chrystusa, ale też i również przez pokutę i opamiętanie. To jest zdrowa nauka, zdrowe zwiastowanie Ewangelii. Może to
zniknąć. A wydaje mi się czasem, że kiedy spotykamy się z swego rodzaju ewangelizacjami, w niektórych oczywiście przypadkach, ja to bardzo generalizuję, mam nadzieję, że to dojrzale rozumiemy, nie mówię, że tak jest wszędzie i w każdym przypadku, ale są pewne precedensy, które wskazują na to, iż tego rodzaju rzeczy też mają miejsce, iż bardzo, bardzo unika się mowy o grzechu i o pokucie. To powinno być naszym zwiastowaniem, to powinno być osadzone w naszym zwiastowaniu i nauczaniu. Może pojawiać się również coś takiego, próba unikania mowy o piekle na przykład. O piekle, bo to może być niewygodne, niemiłe dla ludzi, więc próba unikania mowy o piekle. I próby opisania tragizmu tego miejsca oraz jednoczesnego odniesienia możliwości znalezienia się tam ludzi, kiedy nie spełnią odpowiednich kryteriów. A jakie to są kryteria? Wiara w Jezusa, opamiętanie, narodzenie się na nowo. No kochani, ja tylko dam przykład, który obserwuję, że może się dziać coś takiego, iż słowo piekło zastępuje się słowami wieczność poza Bogiem na przykład, albo oddzielenie od Boga, albo poza Bożą miłością. To są wszystko pewne synonimy, ale takie łagodniejsze niż słowo piekło. Niemniej jednak, bracia i siostry, czy chcemy, czy nie, słowo piekło występuje w Biblii, czy jezioro ogniste, jeśli mamy być bardzo precyzyjni, czy miejsce cierpienia i tak dalej. To jest autentyczne i rzeczywiste. Może zaistnieć próba usuwania niewygodnych atrybutów Boga, takich jak sprawiedliwość, świętość. I znowu ten podstęp przeciwnika może polegać na tym, że mówi się oczywiście o biblijnych rzeczach, ale nie o wszystkich na przykład. Albo przewartościowywuje się pewne cechy Pana Boga kosztem innych. To też jest pewien podstęp. W końcu może zaistnieć zredukowanie Ewangelii do mowy na przykład o miłości, o łasce, ale już nie bez wskazania na ludzki upadek, nędzę i potrzebę ratunku, autentycznego ratunku i przebaczenia win i grzechów. Może w konsekwencji zaistnieć płytkie przedstawienie dzieła krzyża Jezusa Chrystusa oparte tylko o jakąś taką płytką, powierzchowną informację, natomiast bez głębokiego wejrzenia w to dzieło, które miało tam miejsce. W końcu może zaistnieć przeakcentowanie na przykład na łaskę, przeakcentowanie na chwałę, namaszczenie, błogosławieństwo, cuda, znaki, charyzmaty, cudowne, ponadnaturalne działanie muzyki, ludzkie emocje i tak dalej. To są wszystko pewne przykłady, które mogą mieć miejsce, jeżeli mówimy o odstępstwie od prawdy. Kochani, istnieje jeszcze jeden fragment, który chciałbym tu zacytować, w którym już sam Pan Jezus się wypowiada. I to jest bardzo ciekawy fragment, bo on odkrywa troszkę specyfikę naszych czasów i według mnie udowadnia, że czasy, w których żyjemy, można traktować jako czasy ostateczne, o których mówił Pan Jezus w Ewangelii, znanym nam rozdziale Ewangelii Mateusza 24. To jest 24 rozdział, 4-5, 9-12, 24-25. To są fragmenty, które mówią o tym, iż w czasach ostatecznych wyjdą na świat fałszywi nauczyciele, mesjasze i prorocy. I ja rozumiem i chcę jakby, ponieważ chcę ten temat przedstawić jako pełne nauczanie na temat czasów odstępstwa, i rozumiem, że to będą ci, którzy będą na to wpływać, na to odstępstwo. Czyli będą to swego rodzaju słudzy, posłańcy diabelscy, którzy będą czynić spustoszenie i właśnie dlatego dojdzie do odstępstwa. Ale zwróćcie, kochani, uwagę na to, iż Pan Jezus mówi, że wyjdą ci fałszywi nauczyciele, mesjasze i prorocy i wielu zwiodą, jest napisane, wielu zwiodą. Na co chcę zwrócić uwagę? Jeszcze kilkadziesiąt lat temu, i nie chcę być precyzyjny w latach, tutaj strzelam po prostu pewną liczbę, nie było internetu, nie było mediów, nie było oglądania wykładów i kazań przez internet i tak dalej, więc wpływ na pojedynczego brata i siostrę w zborze, czy inaczej, czy
pojedynczy brat i siostra nie mógł powiedzieć, że na jego życie duchowe ma wielu, wielu, wielu kaznodziejów czy usługujących wpływ. Tak nie było. Jak było? Wy, bracia i siostry, którzy jesteście nieco starsi ode mnie, wiecie, że zbory napełniały się nauką zborową bardziej. Były oparte o zborową naukę, o to, w jaki sposób się w zborze nauczało. Od czasu do czasu pojawiali się przecież goście. Ludzie nie mieli tych narzędzi i możliwości, aby w poniedziałek puścić sobie zaraz kazanie zza oceanu czy z innej części świata i tak bombardować swoje umysły i serca różnego rodzaju poglądami, myślami i teoriami. Tego nie było. Natomiast dzisiaj jest zupełnie inaczej. Dzisiaj okazuje się, że na pojedynczego człowieka ma wpływ bardzo wiele, wiele ludzi. Ponieważ słuchamy różnych kazań, różnych wykładów, różnych wywodów, przeróżnistych usług. Jeżeli to robimy, to musimy zważyć, iż Pan Jezus wyraźnie mówi, że wyjdzie wielu. To jest właśnie ten czas, kiedy to stało się możliwe. Wielu ma wpływ na wielu. I okazuje się, kochani, że musimy być bardzo, bardzo ostrożni. Musimy być bardzo trzeźwi i czujni. Dlaczego? Dlatego, że na sam koniec chcę powiedzieć, ponieważ Pan Jezus wyraźnie mówi, uważajcie, aby was ktoś nie zwiódł. Jeśli dobrze rozumiem ten tekst i intencje Pana Jezusa, to jest tak, że Pan Jezus to jest Pan i Zbawiciel, głowa Kościoła, czyż nie? Tak jest. I On w tym momencie, kiedy to mówi, mówi jako Pan Kościoła. Uważajcie, aby was ktoś nie zwiódł. A jeśli to mówi Pan, to znaczy, że jest to przykazanie, nakaz, przykazanie. Pan Jezus nie jest wujek, to nie jest wujek dobra rada, który ma coś ciekawego do powiedzenia. On jest Panem i głową Kościoła, więc On daje przykazanie nam, nakaz. Uważajcie, uważajcie, abyście nie zostali zwiedzeni. To znaczy, że moją i naszą odpowiedzialnością jest uważać, czego słuchamy, być ostrożnym w tym, w jaki sposób dopuszczamy pewne rzeczy do naszego wnętrza i na co patrzymy, bo tego jest całe, całe mnóstwo, szczególnie w internecie. Ja ten nakaz traktuję bardzo poważnie, kochani, bardzo poważnie. Dlatego, że jeżeli żyjemy w czasach ostatecznych, a mam podstawy ku temu, aby w to wierzyć, to znaczy, że siły przeciwnika się wzmogą przeciwko nam, a to znaczy z kolei, że nasze siły i nasza czujność również się musi wzmóc. To tak jak z pandemią, która istnieje również i w której doświadczamy. Jeżeli nasz niewidzialny wróg, wirus, się uaktywnił i zaczął działać, to naturalną rzeczą było zastosować środki ochrony. Naturalnie. Każdy się próbuje jakoś uzbroić, zabezpieczyć. Naszą odpowiedzialnością, kochani, do której chcę was wszystkich zachęcić, choć bardzo zredukowałem to dzisiejsze rozważanie, muszę kończyć, to jednak chcę nas wszystkich zachęcić do tego, abyśmy również zastosowali środki ochrony naszej duchowej, czyli społeczność z Panem, abyśmy nie omijali naszych komór modlitw, mieli więź, relacje z Panem każdego dnia, mieli więź z Duchem Świętym, byli wyczuleni na to, co On mówi, mieli w końcu głęboką i pełną poszanowania i honoru i poczucia takiej wyższości relacje, w sensie wyższości wobec Bożego Słowa. By Boże Słowo było najwyższym autorytetem w naszym postępowaniu, w naszym życiu. W ten sposób i też za innymi jakby sposobami już praktycznymi, ale może innym razem będę chciał je podać, wierzę, że Pan nas uzbroi, wzmocni, jeśli tylko zadbamy o to, co jest naszą odpowiedzialnością, Pan będzie z pewnością po naszej stronie. Kiedy za każdym razem, kiedy przychodzi mi mówić o rzeczach nieco trudniejszych, muszę się zawsze przekonywać do tego nieco bardziej, ale zawsze mi przyświeca pewna myśl. Po pierwsze, Boże Słowo się na ten temat wypowiada, więc mogę czuć się spokojny. To raz. A dwa, kiedy nawet Pan Jezus mówi nieco trudniej, nieco bardziej, można powiedzieć, wymagająco, to zawsze to rozumiem jako wyraz Jego łaski względem Kościoła, ponieważ On się troszczy o Kościół.
Jeżeli dzisiaj wzywa nas do czujności i takiego wzmocnienia, to z pewnością ze względu na Jego troskę wobec nas wszystkich Kościoła, aby nas zachować i przeprowadzić do samego końca. Kochani, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Niech Wam wszystkim Pan Bóg błogosławi. Mam nadzieję, że ten temat odstępstwa, choć jeszcze wiele by można było mówić i jeszcze mam sporo przygotowane na ten temat, to jednak rzuciło to pewne światło na ten temat odstępstwa w czasach ostatecznych. Nie wiemy, jak to do końca będzie wyglądało, możemy tylko się domyślać i próbować przewidzieć, jak to będzie przebiegać. Zostańcie z Bogiem, dziękuję Wam za uwagę.